Zobaczymy. Po pierwszym okrążeniu wyjdzie na prowadzenie. No i jeden z zawodników się zatrzymał tutaj z niewiadomych przyczyn. Naszego safety cara. Fiat dojedzie do końca. Dobra,
kapitan Jawor tutaj wraca do mety, a tymczasem zawodnicy cały czas walczą o wejście do... To był trzeci wyścig w dzisiejszym Wrak Race. Jeszcze tutaj pozostali zawodnicy dojeżdżają do mety. No ostatni tutaj nasz kapitan Jawor. Jakąś ekipę. Oni tam mają niezłą imprezę w tym aucie. Pewnie stężenie to nam... Obrócili na zakręcie. Thank you.
Jedzie, jedzie. Co? Chodzisz? Nie. Mój powód jest cięciu, że ma za długie auto. No, no, no. Tu coś zgubił i prócz. A jakaś pelka, co to jest w ogóle? Nie wiem, czy to jest ta nadproże, wiesz? Ta listwa. Blacha. Może. Ustawia. Ale
ale sam się zepsuł. A. Nie powinien teraz ich spychać, jak byli z boku, kurwa. Obróciło go. Stoi. Obróciło go. No. A nie, to nie jego. Jedzie. Wykluczyć jak z poprzednim, nie? Chodnica mu poszła. Jeszcze jeden. Musi klęknąć zaraz. Kończymy.
kończymy ten wyścig informacjami na sędziów. Paliwo się leje. Leje się paliwo, no. Lećcie tam zaraz. Paliwo się wylewa, tutaj szybko prosimy, aby straż pożarna zainterweniowała i zabezpieczyła miejsce. Bo on się na niego napił, nie? No, no koło, szybko na koło i tyle. Możecie pokazać strażakom, że nie muszą jechać. Akcja odwołana. Pokażcie tam, że nie muszą wjeżdżać na to. Na szczęście wszystko w porządku, to się liczy, to jest najważniejsze. Na razie czerwona chorągiewka, zatrzymujemy ten wyścig. Wszystko tutaj musimy uporządkować.
jechać. Rozjebie mu to, no mówię, że się mówimy to. No. Czy zbiorniczek na pewno już będzie rozjebany? Bo tam mnie kapało nic, ja się patrzyłem, nie? Ale czego? Ze zbiorniczka, trzymał się. No bo ten zbiornik myśmy był... Zaraz rozbierze, on był pęknięty, myśmy go łapli trytytkiem, wiesz? Pęknięty miał zbiorniczek, myśmy go łapli trytytkiem, nie? Teraz już będzie załatwiony. Teraz już na pewno jest po nim. Bo może ja znajdę inne. Co? Inny poszukam. Ten... Reanimacja sieny. Chciał to zostawić? Gdzie? No, gdzieś się jedno zostało. A ta polówka pierwsza, te, no te, ta dżepka. Akurat nie nagrywałem. Co? No, nie, ja nie. No to tyle miało było odcina, że on to najechał na niego, nie? Nie zdążył hamować, nie? To jest na tyle fajnie, że pod silnikiem ma taką belkę, osłonę pod tym, wiesz? Na środku. Ponownie tutaj zawodnicy wystartowali. Jest to trzeci wyścig w drugiej grupie eliminacyjnej. Thank you.
ona ją uprzedziła. Magda jest zaraz za nią. Kurde, tak, ten już też, ten, bo on będzie tracił na tym, nie? Jest, też. Właśnie bestia wyprzedziła zawodnika z numerem 22. Minuta. Skończył się czas, informacja dla sędziów, czas się skończył. Zobacz, Maceusz zrzucają na bok, a Mohondo pojechał jeszcze na korzenie. Thank you.
To nie on! To nie on! Co? Nie, on był na końcu.
No mówię, Grzegorz jedzie. Thank you.
pozostała ostatnia minuta. Sygnał gotowości, już za chwileczkę wystartują w wielkim finale. Walka będzie na najwyższym poziomie, widzicie tutaj w Ragrysie. Są to zawodnicy najlepsi z najlepszych w dzisiejszej edycji. 10. edycja organizowana przez firmę Auto Importer. Już za chwileczkę zobaczymy, kto tu na pierwszym zakręcie, po pierwszym zakręcie będzie już na prowadzeniu. Thank you.
to już 10. edycja, a przed nami wielki finał, najlepszy z najlepszych. Yeah.
Żadnej trytytki? Czy my mamy? Grzegorz! Z tego, co tutaj widać, to było to dochowanie
Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku z zawodnikami. Normalnie jak w Formule 1 wymiana koła. Moi drodzy, to nie ma żartów, to jest wielki finał. Zawodnicy wykorzystują każdą wolną chwilę. Wrak Race organizowany przez firmę Auto Importer. Moi drodzy, oklaski, oklaski dla zawodników. Tutaj hey, zerwane. Emocje. Brawa, brawa dla nich, żeby oni wiedzieli, że jesteście. I've dreamed my sentence, but
but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sin.